Wiesz no do swoich, co? Niewielu tych swoich zostało. Co? Dlaczego? Dowódca, rotmistrz, strzałka, surma. Ja na ten przykład. No i ten krajan pana porucznika. Ziętara? Żyje? Usowo, zakonserwowany w spirytusie. Co u niego? Po staremu. Żołnierz rozstaje się z karabinem i bierze za butelkę, rozstaje się z butelką i bierze za karabin. Nic się nie zmienił, stary zupak. Mówią, że zrobił olbrzymie pieniądze. On? Panie poruczniku, chłopcy wiedzą najlepiej. U niego nawet przepustka do Brukseli kosztuje funta. Śpi na forsie, panie poruczniku. Dobrze wyglądasz. Jak na zmartwychwstałego. Bez przesady, nie ty jeden się paliłeś. Ale ja jeden wyszedłem. Daj papierosa. Zapalonego. Przepraszam cię, ale idę zameldować cię u starego. Panie pułkowniku, porucznik Włodarczyk melduje swój powrót. Audycje Radia Brytyjskiego w języku polskim nadawane są w pasmach 19... Można wytrzymać. 31... Wada, wskocz, panie Krystyno. 39 metrów. Panie porucznik, pan porucznik Włodarczyk. Krystyna. Porucznik Krystyna. Nie, wyłącznie Krystyna. Warszawianka z powstania. Wyzwoliliśmy ich cały obóz. Cóż to było. Ciebie to nie interesuje. Ty masz swoją Angielkę. No to zdrowia króla. Czekałem na pana poruczniku. Robota bardzo ważna. No, wprawdzie mówili mi w sztabie dywizji, uważaj, nie dawaj Włodarczyka na oświatowego, bo ci cały pułk zbuntuje. To miłe, wysoko mnie cenią. Tak, no ale im na to, choćby mi nawet Stieńka Razina przysłali, to i tak. Pułk zostanie pułkiem. Tak powiedziałem, ale wcale nie jestem tego pewny. Grzęźniemy, poruczniku. Wojsko nam się rozłazi. Młodzi myślą o studiach. Ostatnio wykryliśmy 17 bimbrowni. No i co to będzie? No dopóki mamy czołgi. To co? Mieliśmy na nich wracać do kraju. Zajmie ich pan czymś, poruczniku. Trzeba wymyśleć jakieś tam filmy, przedstawienia, sporty. Weźmie pan trochę dziewcząt do pomocy, może jakiegoś żołnierza. Włodarczyk wrócił. Ziętara, ten umie zająć ludzi. Był z nami, kiedy pułk był konny. Jest przy czołgach. Żywa relikwia pułku. Tak. Niepotrzebnie tylko zdziera głos. Nie lubisz go. No a on ciebie. Nie zastanawiałem się. Wiadomości. Na ostatnim posiedzeniu Izby Gmin premier Churchill wyjaśnił, że rząd jego królewskiej mości nie ma wobec rządu Polski żadnych zobowiązań,
które mogłyby utrudniać zadanie polityki brytyjskiej w rekonstrukcji Niemiec. Jak donosi korespondent UPI, na Malajach trwające tam zamieszki przebierają się. Co to jest? Rotmistrz Surma rozpoczął ostre strzelanie na poligonie niemieckim. Może to już ostatnie. Później! Jak wam kto kamieni do portek nakład! A co ci na głowę pokręciło, ty gnojku gadański? Melduje, panie Chorąży, że nasz porucznik Włodarczyk wrócił. Strzelec konny Golik, wystąp. Ty zwrot. Dla was Golik, on może jest nasz. Choćby nawet sam król Stefan Batory z grobu wstał. Wyłonownej! Zapamiętajcie sobie, Golik, tu nie jest żadna Hiszpania, tu jest wojsko polskie, nasz. Psia krew. Was za bardzo rozpuścili, Golik, w tej Hiszpanii. Za dużo nauczyli gadać. Melduje, panie Chorąży. Liczyć! Ja cię w mogiłę wpędzę, ty. Pani! Przyszedłem po strzelca konnego Golika. Wstąpić do szeregu. Chciałbym z panem porozmawiać. Tak jest. Kapral Szajewski, prowadzić dalej ćwiczenia. Ej! No i co? Dacie kazanie? Kiedy pan zrozumie, że żołnierz to nie automat? Ja już 25 lat to robię i wiem lepiej. Dwa były dobre wojska, polskie i niemieckie. Były? Tak, bo potem przyszli tacy profesorowie, nauczyciele, malarze, pisarze, tacy jak pan. Gryzipiórki, rezerwisty cholerne i zaczęli dyskutować. Ostrożnie, Chorąży. Za dużo tych rezerwistów gryzie ziemię. Za dużo tych waszych zawodowców dekowało się po sztabach i zbierało ordery. Ja tego świata nie urządzałem. Aha, co to za historia z tymi przepustkami? Taniej jak za funta nie będzie? Strzelec konny! Kowalski! Biegiem do mnie! Już poskarżyli się. Niani. Na rozkaz! Strzelec konny Kowalski. W zeszłym tygodniu byliście w Brukseli. Tak jest. Brałem coś od was za to? Nie. Nie, panie Chorąży. Odmaszerować. No i co? Słyszał pan, porucznik? Słyszałem. Jeszcze się panu porucznikowi coś nie podoba? Mój nos. Ale to taki już ziętarowy nos. Pan dobrze pamięta. Niemałoście u nas nadziadowali. Chorąży. Włodarczyk, ty uważaj. Ja już 12 dowódców pułku przetrzymałem. Konie zamienili na czołgi. Pod Chorąży, co mi chrzczeniakami ganiał, rotmistrzami popowracali, ale żaden tak do mnie, Włodarczyk. Nikt tak nie śmiał. Pan się zapomina. To pan zapomina, jak Chorąży ziętara przed wojną do Giebałdowej na urlop przyjeżdżał i mamie Włodarczykowej gacie do prania odsyłał. Thank you, Lieutenant. Thank you, Sergeant. Chorąży, sir. What did he say? Oh, he's glad. W imieniu od znaczenia
zaznaczonych polskich żołnierzy, dziękujemy brytyjskiemu dowództwu za ten ponowny wyraz uznania. Dziękujemy z prostego żołnierskiego serca. Best wishes. Excuse me. Your health, Lieutenant. If I'm not mistaken, you were decorated, weren't you? Yes, sir. But yesterday, the British Prime Minister spoke about Poland, and it seems difficult to keep one's decoration after that. Congratulations. Melduję, panie pułkowniku, że żadnego przemówienia premiera nie słyszałem. Miałem wczoraj służbę. Chorąży hasn't heard the prime minister's speech. And that is the cause of... The cause of what? Gentlemen? Sheila. Jak się masz? Skąd? Z Hamburga. Na 3 dni. Ładna blaszka, panie chorąży. Prezentu mi nie dali. Przemówienie takie, przemówienie siakie. Żołnierz do polityki się nie wtrąca. Wiadomości. Tak się bałam. Bałaś się? Czego? Że się spóźnię, że pojechałaś do Polski, do tej twojej wsi, taka trudna nazwa. Do Giewałdowej? Tymczasem nigdzie się nie wybieram. Nie piszą wracaj? Żona nie pisze wracać? W ogóle nie piszą. To nie dobra kobieta, Adam. Nie wiem. 2 tygodnie małżeństwa i wojna. Kiepsko nam wyszło pożegnanie. Chciałbym odwiedzić cmentarz, gdzie leżą moi najbliżsi. To jednak pojedziesz. Do Polski. Miałem na myśli cmentarz Blangenerii. Polskie cmentarze niekoniecznie znajdują się w Polsce.
Adam. A jak będzie demobilizacja? Najpierw ma być defilada w Warszawie. Adam. Słucham. Zdawało mi się, ale się pomyliłem. Że słyszę wycie. Wiesz, w taką noc w Giełdowej podchodziły wilki. Czasami bardzo blisko, pod same domy. Głodne. Ty nie słyszałaś wilczego wycia. I ludzie się wtedy żegnają. Ale ja się nie bałem, znałem je. Wiesz, w zimie, rano, na śniegu. Można było znaleźć ślady. He? Takie niby psie. A jednak inne, zupełnie inne. Ale las. Las jest wszędzie taki sam? Taki sam? Powiedz. Nie. Dostałam list z Kanady. Ciotka nas zaprasza. Ogromne lasy. Ogromne. Będę musiał kupić sobie narty. Wiesz, że ja na nartach jeździłem do szkoły? Narty? Oczywiście. A co mam odpowiedzieć dyrektorowi w Pickering? Na piętrze mógłby być gabinet dla ciebie. A ten słoneczny pokój obok dla dzieci. Można by nawet postawić te piece, takie jak mówiłeś. Piece postawić? Musimy zaczekać. Może nadejść list, może się jakoś wszystko ułoży, musimy zaczekać. Popatrz. Ja się już prawie nie boję. Pojedziemy do Hatland.
to jest bardzo daleko od kolei. Będziesz tam miał spokój. No. Ile? Funta. No, dobra. I nie podskakuj. Od innych biorę półtora. A przepustka? A tamto? Własnej produkcji? Tak jest. Dzisiaj nakryli, ale mnie się jeszcze udało wziąć. Listy masz? Kto by tam do pana Chorążego napisał? Do Wodarczyka, nie udawaj głupka. Są. Z Anglii. Z Giewałdowej nie piszą. Musi go cholera trząść. Jakoś po nim tego nie widać. Skryty jak Anglik. Nie to co ja. Wszystko na wierzchu. Na czego stoisz? Panie Chorąży? No. Gadają coś o demobilizacji. Nie gadają. Ale gadają, że w Kanadzie można by grunta kupić. No to co? No to może by pan Chorąży kupił. Ja w Kanadzie? No. My by u pana robili. Pięciu nas jest. Pan Chorąży tylko forsę wydał, a my by u pana robili, no. W Kanadzie. Wymyślili. Nie mam żadnej forsy. Panie Chorąży. My nikomu nie powiemy, no. Nie mam ani szylinga. Przepiłem wszystko, rozumiesz? Jestem nędzarz. Jestem nędzarz, rozumiesz? Nic. Odmaszerować. Tak jest. Dzień dobry. Bonjour. Pani do mnie? Pan Gentara? Gentara, Chorąży. Jak się pan ma? Normalnie. Złego diabli nie biorą. Zdrowie dam. No? Słucham. Chyba nie przyszła się tu pani napić. Pan Jentara, pan jest z tej samej wsi, co Adam. Ta wieś... Giewałdowa. Co ta za wieś? Niech pan opowie. To musi być wonderful wieś, I think. Wonderful wieś. Bida z nędzą. Ciemna, zabita deskami wioska. Góry i lasy. Wilki. Wilków do diabła i trochę. Ale ładnie. W Paryżu ładniej.
Mieszkali niedaleko kuźni. Nędza okropna. Pamiętam, jak za mną latał, kiedy przyjeżdżałem na urlop. Portki całe w dziurach. Miałem piękny mundur. W kieszeniach pełno cukierków. Taka bida. A uczyć go posyłali. Może dlatego? Mówił, że do szkoły jeździł na nartach. W Giewałdowej nie było żadnej szkoły. Stała jakaś buda. W zimie wiało jak w stodole. Ja na tę szkołę nawet plunąć nie chciałem. Ta zima była długa. Śniegu jak nawali, to potąd. I think to jest przerażające. Boję się tego kraju. Nie dla pieszczochów. Fakt. Ostro się żyje. Ale niektórzy to nawet lubią. Górale temu zwyczajni. A on góral. Thank you very much, Chorąży Żentara. Nie ma za co. To prawda, że ma być demobilizacja? Nie wiem. Ale pan się nie ma co bać. Pan ma dużo dolari. Goodbye. Dużo dolari. Jak tylko dostanę urlop, zaraz pojedziemy do Pickering. Goodbye, darling. Goodbye. Pamiętaj. Bardzo miła scena, panie poruczniku. Ta pańska Sheila jest ostatnim dowodem lojalności Anglików. No co, szykować panu urlop na ślub? Jestem żonaty, panie pułkowniku. Przynajmniej tak myślę. Tak. Nasze polskie dziewczęta, swoje własne. No i co, przyjeżdża? Nie wiem, nie dostaję listów. Te, Hiszpan! Żentara się o ciebie pytał. Tęskni za tobą, aż zmarkotniał. To ze strachu, boi się o swoją forsę. Tu Polskie Radio Warszawa. Nadajemy skrzynkę poszukiwania rodzin. Michał Bielych poszukuje syna Szymona Bielycha, urodzonego w 1920 roku. Katarzyna Braun poszukuje syna Jana Brauna, urodzonego 12 września 1922 roku, syna Andrzeja. Antonina Burba poszukuje syna Stanisława Burby, urodzonego w 1927 roku, syna Stanisława. Stanisław Citko poszukuje brata Józefa Citko, urodzonego około 1930 roku. Panowie, mamy gościa! Fräulein, kom! Ewa Draciuk poszukuje męża Antoniego Draciuka, urodzonego 17 marca 1911 roku, syna Michała. Natalia Gawińska poszukuje Pawła Roty, urodzonego w 1902 roku, syna Konstantego i Salomei, oraz Władysława Gawińskiego,
urodzonego 6 lipca 1901 roku, syna Bolesława i Zofii. Nadzieja Grasinkowa poszukuje siostry Elżbiety Głowackiej, urodzonej w 1926 roku, córki Piotra. Aleksander Harmanowicz poszukuje Edwarda Bołdaka, lat około 54, syna Stanisława i Magdaleny. Nein. Stanisław Indrunas poszukuje brata Edmunda Indrunasa, urodzonego w 1912 roku, syna Jana i Pauliny. Katarzyna Jach poszukuje syna Michała Jacha, urodzonego 12 grudnia 1918 roku. Cygaretę. Antonina Milanowska poszukuje syna Jana Milanowskiego, urodzonego 10 sierpnia 1923 roku, syna Piotra. Jerzy Normark poszukuje siostry. Zdezerterował? Może się tylko ci zapodział? Zwiał. Razem z Rzeciami. Na to się zanosiło, panie rotmistrzu. Pan porucznik to się na przykład wcale nie dziwi. Uciekł przez pana. Drapnął do bolszewików. Czerwone mu zapachniało. Zdezerterował. Wystarczy. Nie przesadzajmy. Nie ma wojny, nie ma dezercji. Jedni wybrali studia, pracę, inni zbijanie majątku, a on powrót do Polski. O to przecież walczyliśmy, nie? Przez takie gadanie wojsko się rozlatuje. Pogadanki, filmy, tańcy, aż dziw, że Anglicy tę wojnę wygrali. Ulmeldowiec. Golik był z twojego plutonu, Adam. Zaczynaj. Poznajesz? Fale. Twój czołg? Mój. I Grenia. Nie miał chłopak szczęścia? Tak, ja go miałem więcej. Cholerne szczęście.
Panie poruczniku, melduję, że dostałem list. Z kraju piszą, żeby wracać. To dobrze. Ale jak wracać? Chciałem się właśnie pana porucznika zapytać, czy się na to wziąć. Mnie? Dlaczego mnie? No a kogo? Pan porucznik jest taki więcej nasz. To co mam robić? Nie wiem, ja listów nie dostaję. Przyjechała żona pana pułkownika, podobno straszne rzeczy opowiadała. Żeby to można wiedzieć, jak jest naprawdę. Trzeba się osobiście przekonać. Samemu, rozumiecie? Tłumem przysięgę składa. Bili. Wojnę wygraliśmy i do domu wrócić nie można. Cholera. Jemy naszej babci domek mały. Powierzemy się? Aleś ty żonaty. No to co? Jak mnie zdemobilizują, zostanę marynarzem. W każdym porcie dziewczyna. Ławczyk. No? A ty? Do marynarki czy do Legii Cudzoziemskiej? Do bufetu. Adam. No? Ty masz swoją siłę. Ja swoją przegapiłem. Ćwicz golfa. Inaczej nie dostaniesz się do żadnego porządnego klubu. Wstrętna czerwona małpo. Patrz, ile ogłoszeń. Pracownicy poszukiwani. Co, oficerów szukają? Nie, inżynierów. Mogę im zorganizować ostre strzelanie. Głowa do góry, nie przepadniesz. Jemy nasze babci domek ma. Nie myśli pan o przyszłości, poruczniku? Nie. Żadnych planów? Żadnych. Myślałem, że ma pan coś upatrzonego. Pickering? Owszem, Pickering także. Ale przecież wiecznie w Anglii siedzieć nie będziemy. A jednak trzeba się o coś zaczepić. Żeby w przyszłości nie być nikomu ciężarem. Nie zastanawiałem się nad tym. I na co pan liczy? Na nic. Musi się coś stać. Na pewno coś się stanie. No, do nas. Co tam u ciebie, stary? Panie pułkowniku, melduję, że się nie zgadzam. Czołgi oddał pan. Co tam czołgi, panie Koroży, co czołgi? Tak wszystko wezmą diabli. Grunt, że zadbał pan o kasztany. Ja? Mam dla pana interes. W Brukseli. Kontakt z królem czarnego rynku i dzielimy się 50-50. Tak jest, panie rotmistrzu. Na początek potrzeba $500. Nie mam. No money. Przepiłem. Wszystko. Koni by żywcem nie dali. Mój pułk. Strzelcy konni. Tu mamy zęby wilcze i czapki na bakier.
tu u nas się nie płacze w walczącej Warszawie, tu się szkopom siada na karku okrakiem, tu mówi serce Polski, tu mówi Warszawa. Niech pogrzebowe pieśni wyrzucą z audycji. Nam starczy ducha dla nas, starczy też i dla was. Oklasków też nie trzeba. Żądamy amunicji! Świetny pomysł. Pójdziemy postrzelać. Zostaw mnie, słyszysz? Zostaw mnie! Bo co? Muszę się upić do nieprzytomności. Nie umiem przegrywać. Pożycz pieniędzy. Wysłałem. Szykujesz się? Muszę się zatroszczyć o swoją przyszłość. Zostało mi jeszcze tylko to. Ziętara kupi. Idziemy. Major Janiszewski. Co pan tutaj robi? Czekam na pana. Napije się pan. Chętnie. Doskonale pan trafił. Na ucztę zwycięstwa. Wracam do Polski. Nie boi się pan? Kiedy z lapalem dwuje, dostawałem pasem. Znowu lapalem dwuje, a jednak wracałem do domu. Potem zawsze, przed każdym lotem. Wolę to mieć za sobą. No. A pan? Ja czekam. Myślałem... Co? Że pan też? Ja zajmuję się życiem duchowym żołnierzy. Za przyszłość. Pańsku. Pańską. Wejść. Panie porciku, z chorążym Ziętaro, co źle? To źle. Schlał się wczoraj wieczorem. Panie poruczniku. Zawołajcie mu lekarza. Lekarz już jest. On prosił pana porucznika.
Zostawcie mnie w spokoju. On prosił pana porucznika. Przepraszam pana majorze. No i co z nim? Zabrali go karetką. Z wszystkimi rzeczami. Kazał powiedzieć panu porucznikowi, że jeszcze da znać. Szukam oficera nazwiskiem Włodarczyk. Józek? Adam. Idziemy do mnie. Nie ma nic. Ani śladu. Zabrał do szpitala. Przytomny stary diabeł. Musisz mi pomóc dostać się do Włoch. Anders jeszcze przyjmuje. Ale po co ci to, Józek? 5 lat za drutami. Teraz chcę żyć, rozumiesz? Żyć. To dlaczego nie wraca pan do kraju? Tam? Wracam stamtąd. Warszawy nie ma. Jeden wielki cmentarz. Nie mogłem znaleźć w domu ani ulicy. Całe życie przeniosło się do Lodzi. Warszawy nie będzie. Możesz nie opowiadać, słyszałem wiele razy. Byście się przyzwyczaili do zachodu. Nie potraficie docenić. Doceniamy, w pełni. Teraz i ty będziesz miał okazję. A żebyś wiedział. Czyje to walizy? Moje. A to? Moje. Sheila? Tu Adam! Dostałem niespodziewanie urlop! Tak, pojedziemy do Pickering! Chciałbym, żebyś po mnie przyjechała pojutrze! Rano! Siu! Czekam na ciebie! Goodbye, darling! Całuję cię! Panie poruczniku, słyszałem, że pan jedzie do Polski. Kto wam to powiedział? Bo ja chciałem liść. Nie jadę do żadnej Polski. Myślałem. Mało wam się tara do głowy nakład, że im mniej się myśli, tym więcej się wie? Chętnie. Za przyszłość. Gdzie drogi mej kres, gdzie zakończę, mówi marsz. Nie wierzę już wozom i prom. Tam w kraju brzmią górze. Jak będziesz w Krakowie, wpadnij do mojej siostry. Floriańska 5. Nie będę w Krakowie. Nie przez Kraków, a którędy? Przez Glasgow. Z Shillą do Pickering. Skąd byście tę Polskę wytrzasnęli? No nie wiem, zawalą mi się, że ty sam. Aha, musisz koniecznie wpaść do Ziętary. O, Ziętara mnie nie obchodzi. Stary już za parawanem. Umiera. A poślijcie mu kapelana. Kapelan już był, on prosi o ciebie. O mnie? Dlaczego o mnie? Powinieneś być dumny. Owszem, jestem dumny. Czołem, Adam. Słyszałem, że do Polski.
Co mu się stało? Ucz mi się grać w golfa. Chciałem z panem, poruczniku, porozmawiać. Proszę. Słyszałem, że pan się wybiera do Polski. Oczywiście nie musi mi pan odpowiadać na to pytanie. Rozmawiamy przecież prywatnie, po koleżeńsku. Chciałem tylko ostrzec, że jest pan w błędzie, jeśli pan myśli, że tam na was czekają. Ci na górze będą się was bali. Społeczeństwo nie będzie rozumiało, po coście wracali. Tak jest, proszę. Posady co lepsze też już pozajmowano. Tu też każdy będzie musiał zatroszczyć się o swoją przyszłość, ale... Chciałem pana uspokoić, panie pułkowniku. Zatroszczyłem się o swoją przyszłość. Jutro wyjeżdżam do Anglii. Jak przystało na lojalnego obywatela Polski londyńskiej. Przepraszam, panie pułkowniku. Telefon do pana porucznika. Matron Zwingen. Przepraszam pana pułkowniku. Yes. Wodarczyk is speaking. Gentara? Yes. Yes. Okay. I'll be there. To o chorążym Gentarze? Słyszałem, że ciężko chory. Szkoda. Stary, wierny żołnierz. Żeby wszyscy byli tacy. Tak jest. Przepraszam. Morning. This is Sergeant Major. There. You pose drink too much. Yes. But we like beautiful women too. Się dowiedział, że pan do Polski. Nie jadę. Może kiedyś, póki jest wojsko. Wojsko. Wojna się skończyła. Nie ma wojska. O, panie chorąży. Widzi pan, porucznik, na co mi przyszło. Na ich szkopskiej ziemi kończyć. Wojsko może być i po wojnie, ale w Polsce ten mundur sam raz do Polski, dla nich szkoda. Nawet się nie poznają. Pan porucznik pojedzie. Wiem. Niech pan siada. Tea time. Właściwie po co pan mnie wzywał, panie chorąży? Spieszy się pan. Pan porucznik myśli, że Ziętara, stary pijak, nic już nie rozumie. Chwileczkę, że podoficer, co go jak psa tresowali 20 lat. Nic już nie rozumie.
ludziście sobie na psów wychowali i zadowoleni? Albo gardzicie? A pan najgorszy? Najgorszy ja? Pan porucznik to widzi tylko to, co człowiek mówi. 20 lat między placem ćwiczeń i latryną. Latryną i barakiem. To warczysz i zęby szczerzysz. A jak potem człowiek na angielskim szpitalu, to mu żal, że takie życie. Pan porucznik teraz rozumie. Tak, pan porucznik da swój beret. Tak. Zmieści się. Pan porucznik do Polski. Pan porucznik, coś ode mnie. $960 w dwudziestkach. 8 stówek, teraz funty 126 jedynek. Te białe to piątki, ale na kontynencie to ciężko idą. Suwereny, Jorki, Święty Jerzy, na nich, na koniu. A co te pieniądze, nie rozumiem. Mieniał pan porucznik kiedy na lewo? Raz. I trzeba funty na dolary i żeby papier na złoto. Ale papiery też dobre. Pan porucznik te pieniądze weźmie. Na co? Po co? Zaraz powiem. Dla siebie jakby mi jeszcze trzeba było. Mam szpital angielski, królewski. To mi pogrzeb królewski zrobią. Tylko jedno. To dowódcy już pisałem. Żeby nie na tej szkockiej ziemi, ani w Holandii, bo mokro i naszych spod spodu podlewa. Ale żeby pan porucznik dopilnował, żeby mnie zawieźli na nasz cmentarz pod Falez, tam, gdzie teraz przenoszą tych spod rząd. Langenerie. I żeby grobu nie pomieszali z żadnym tam od artylerii, ani z pierwszego czy drugiego pancernego. Ja do pancerniaków to i za życia zdrowia nie miał. Najlepiej to wśród naszych. I żeby na krzyżu proporczyk żółto-zielony, yellow, green, strzelcy konni. A ty do Polski, do Giewałdowej, i za te pieniądze zbudujesz szkołę. Grunt wybierzesz koło waszej chałupy, żeby daleko od drogi, żeby boisko było ogrodzić. Dachówka czerwona, jeszcze mieszkanie dla nauczyciela, bo do kolei daleko. Tak, w Giewałdowej. I żeby w tej szkole uczyli myśleć od samiutkiej maleńkości. Dobrze myśleć. I żeby z Giewałdowej już nigdy nie wyszedł żaden taki Ziętara. Thank you.
Umarł? I pan porucznik nic mi nie powiedział? Przecież mówię. Musimy wracać jak najprędzej, zanim go obrobią. Jedziemy do pułku. Panie poruczniku! To był rozkaz. Wysłałem komisję z rotmistrzem Przybylskim. Mają meldować telefonicznie. A co będzie, jeżeli te jego pieniądze naprawdę zginęły? To strzelec Mikoś poczuwał się do obowiązku, a pan? No, może nam przynajmniej opowie. Nie mam nic do opowiadania. Był już nieprzytomny. Potem umarł. Czy Ziętara zostawił jakiś testament? Żołnierze mówili o tysiącach dolarów. Zaraz się dowiemy. Nawet jeśli zostawił, można mieć wątpliwość, czy przy jego stanie odpowiadał za własne czyny. Spadek stanowi depozyt, który musi być przekazany do Londynu. Jeżeli nie znajdą się spadkobiercy, przechodzi na własność Skarbu Narodowego. Czy Ziętara zakomunikował panu swoją ostatnią wolę? Tak jest, panie pułkowniku. Prosił, żeby go pochować na naszym cmentarzu w Langerie. To wszystko? Wszystko. Adam, co on chciał od ciebie? Ziętara nie miał żadnych spadkobierców. Skąd pan o tym wie? Wiem. Pochodzimy z tej samej wsi. Był na świecie sam. Miał tylko wódkę. No i pułk, który kochał. Tylko wódkę. I pułk, który obskubywał z pieniędzy, żeby pić. Protestuję. Znieważa pamięć najbardziej zasłużonego podoficera. Dlatego potrzebny był mu mit o rzekomym skarbie. Nigdy w to nie wierzyłem. Nawet gdyby miał, to dawno zdążył utopić w wódce. Brał pieniądze od żołnierzy za przepustki. Dlatego nie pozwoliłem Mikosiowi wracać, żeby się nie dać w to wciągnąć. Nie nadaje się do roli szakala. Panowie, tu się nas obraża. Tu się obraża pułk. Proszę o spokój. Rotmistrz Przybylski z Lingen? Tak. Tak. Co? Tak. Tak. Przy zwłokach znaleziono pustą kasę kancelaryjną wraz z kluczykiem. Pielęgniarka twierdzi, że weszła do pokoju w parę sekund po wyjściu stamtąd. Polskiego porucznika, który odwiedził Ziętarę i przez cały czas przebywał przy łóżku chorego, zasłonięty wraz z nim parawanem. Pielęgniarka twierdzi, że doznała szoku i dopiero po chwili uzmysłowiła sobie całą sytuację. Hańba. Myślę, że zechce nam pan wyjaśnić, panie poruczniku, żebyśmy mogli uwierzyć, że honor oficera naszego pułku... Nie mam już nic do wytłumaczenia, panowie. Zemścił się na mnie. Chytrze obmyślane, wiedział, na kogo liczyć. Dlatego wezwał właśnie mnie. Teraz dopiero wszystko jest jasne. I to wyjaśnienie ma nam wystarczyć. Żądamy rewizji i sądu oficerskiego. Można je przyjąć, można odrzucić. Zrewidować się nie pozwolę, panie rotmistrzu. Niedawno mi panowie gratulowali virtuti. Panowie oficerowie,
Przyjmujemy, że skarb Zientary nie istniał. Nie mamy sobie wiele do powiedzenia, poruczniku Włodarczyk. Myślę, że będzie najlepiej, jeżeli pan postara się jak najszybciej opuścić pułk i uda się pan w swoją drogę. Udzielam panu bezterminowego urlopu. Może pan spokojnie jechać do tej swojej Angielki. Dalej. Co się stało? Nie pojedziemy do Pickering-Shilla. Jadę do Polski. Jadę z tobą. Muszę pojechać sam. Adam, ja się nie boję. Ja lubię ostre życie. Wilki, lasy. Chcę być z tobą. Napiszę do ciebie. Obiecałam ci Danila. Tylko wtedy, za pierwszym razem, nie wiedziałam, czy będziesz mógł już palić. Musisz mnie teraz odwieźć do Lubeki. Zaopiekuj się moimi rzeczami. Pamiętaj, darling. Ja się nie boję. Włodarczyk, zwątpiłem już. Jestem w tej chwili na urlopie, w Pickering. Tak? Ma pan gdzie zanocować? Nie. Chciałbym się panu odwdzięczyć za ten nocleg tam, w pułku.
Mam jeden adres, były mój żołnierz, czerwony. To pan ma lepsze kontakty niż ja. Ale to panu niewiele pomoże. Blond tkwi w samym pojęciu powrotu. To kraj, którego pan nie zna. Będzie pan tu obcy. Estranger. Estranger? Musi pan uczyć się wszystkiego od początku. O, sieć przeciążona. Zupełnie jak tam w Meppen. Co tu się dzieje? W głowie mam zupełny chaos. Oni chcą odmienić bieg historii w tym kraju. Zacofanym, biednym, wykrwawionym do ostatka. Czy to nie szaleństwo? Czy to nie szaleństwo? To tak jakby chcieć cofnąć bieg historii co najmniej do Sasów i zaczynać wszystko od nowa. Dlatego wziąłem taką sobie posadkę. Bez wielkich złudzeń, ale bez niebezpieczeństwa upadku z wyżyn historii. Nie wszystko się zmieniło. Niechże pan posłucha. Golik. Wiedziałem, że pan przyjedzie. Wie pan, co skłoniło mnie do przyjazdu? Mój list. Ziętara przed swoją śmiercią. Nie rozumiem pana. Pomoże mi pan wykonać jego ostatnią wolę? Nie. Muszę jak najszybciej dostać się do Giewałdowej. Jak to? Nie zostanie pan w Krakowie, tyle tutaj roboty. Jestem zmęczony. Te wasze marzenia to stary polski romantyzm w nowym komunistycznym wydaniu. Jutro wyjeżdżam na Podkarpacie służbowo. Mogę pana ze sobą zabrać, panie poruczniku.
Harna! Ach, ty byku. Poznałeś pana. No to prowadź. Napisać. Zmilczała. Na co Adam liczył? Adam nie miał prawa na nic liczyć. Wszyscy wiedzą? Pewnie. Zośką zaś by nie wiedzieli. Jak kura, co zniesie jajko. A inne to sobie nie brały chłopaków? 6 lat? Ale jedna umie tak zrobić, że łóżko nie skrzypnie, a u Zośki zaraz cały powiat wie. Przez to musiała uciekać i jak się zmieniło. 3 razy próbowali dom podpalić, własnymi rękami gasiłam. Niechże Adam słodzi. Zośka przysłała ze Śląska. Nikt tutaj nie ma cukru, a u nas jest. Położę się. Adam! No, dolarów, choć coś niecoś przywiózł. W Anglii nie ma dolarów, tylko funty. W Anglii nie ma dolarów dla takich jak ty. Mówże coś. Powiedz coś wreszcie. Chcę spać. Pierwszy to jaki? Virtuti Militari. A ten drugi, biały z czerwonym. Amarantowym, nie czerwonym. Komendancie, a czemu tutaj na pole ta czarna? Nie wiem. Nie wiesz? A co, ja mam wszystko wiedzieć? No pewnie, jakiś komendant. Stój, py! Sam stój. Jak mi piętak do komendanta? Pani! Pani miło! Co tu jest? Wy tu czego? Zbiórkę! Cały się mają komendę w szeregu, zbiórkę! Będziesz! Pocznij, co tu robicie, smarkacze? My nie smarkacze, panie poruczniku. Nie? Sierżant Kotrygnial melduje zbiórkę oddziału partyzanckiego Giełdowa Wieś. Będziesz! Rurę, prawo! Ja bym mam to kamieni do portek nakład. A kto was uformował? Porucznik Piechta. Wzięli go do Święcimia. A tutaj co robicie? Czekamy na rozkazy. Czyje rozkazy?
pana porucznika. Moje? Dlaczego moje? My wszystko o panu poruczniku wiemy. Cała Giełwałdowa wie. Co? Co wie? Cała Giełwałdowa wie, że pan porucznik palił się w czołgu. Manciu potwale. Mumba. Abewil. Kan. Krzyż waleczny. Z deskówkami i wirtuti. Dlaczego do szkoły nie chodzicie, chłopcy? Nie ma szkoły. No. Przecież była. Szkopy spaliły. A nauczyciela wywieźli. Co to? Chłopaki bawią się. Całość na moją komendę, baczność. Rozwiązuję oddział partyzancki wieś Giełwałdowa z dniem dzisiejszym. Jutro rozpoczyna się szkoła. Spocznij. Nie ma szkoły. Będzie. Z czerwoną dachówką i z boiskiem. A nauczyciel? Nauczyciel przyjechał.